Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy, a gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy, inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, dzisiaj Pan Jezus mówi o mocarzu, o mocarzu, który jest uzbrojony, który ma wiele łupów. Jest to Belzebub, jest to władca złych duchów. Złe duchy, jego żołnierze, walczą z ludźmi, walczą przeciwko Bogu. Oczywiście Boga pokonać nie mogą, ale ludzi mogą zwodzić. Tymi łupami to są ludzie, to są dusze ludzkie. To są ci, którzy są wzięci do niewoli. Nie tylko opętani, ale też ci, którzy są daleko od Boga. Pan Jezus jest jeszcze większym mocarzem. Przychodzi na ziemię po to, żeby zniweczyć dzieła diabła. I on nie przychodzi, żeby podejmować straszną walkę, ale wystarczy, że jednym palcem, paluszkiem, pchnie i zły duch ucieka. Sam widok pana Jezusa wywołuje strach. Demony drżą, padają przed Chrystusem, są bezradne. Chrystusowa moc to moc boska, to jest Bóg wcielony. Wiemy, kim jesteś, święty Boży, i uciekają. Każdy człowiek, który dokonuje egzorcyzmów, prawdziwie posłany przez Boga. To czyni w imię Jezusa Chrystusa. W czasach Pana Jezusa byli też tacy egzorcyści, którzy byli jeszcze związani z tradycją, którą rozpoczął Salomon. Król Salomon, jak czytamy u Józefa Flawiusza w dawnych dziejach Izraela, Antiquitates Judaice, tam możemy przeczytać, że byli ludzie, którzy przez wieki... Mieli posługę wyrzucania złych duchów. Może faryzeusze, którzy patrzyli na to, nie mogli zakwestionować, że człowiek wrócił do zdrowia, że zaczął mówić, ale kwestionowali moc, którą, której używał pan Jezus. Pan Jezus chciał pokazać, że to nie jest jakieś dogadywanie się ze złym duchem, że to nie jest wcale moc Belzebuba, bo jeżeli on pokonuje, zabiera te łupy, rozbraja złego ducha, zabiera jego broń, na której polegał, to jak może być współpracownikiem złego ducha? Owszem, mogą być tacy współpracownicy złego ducha, którzy są szamanami, którzy tylko zamawiają, pewne, dokonują pewnej transakcji ze złymi duchami, dają pewną ofiarę. Na przykład mogą ofiarować czyjeś zbawienie w zamian za tak zwany, cudzysłowiu, święty spokój. Tak zwani świecy, szamani, świetcy egzorcyści tak naprawdę nie wykonują wyrzucania złych duchów, tylko te złe duchy są oswajane. One po prostu nie szkodzą. Człowiek przestaje cierpieć, ale dalej jest niezdolny do modlitwy. Niezdolny do uwielbienia Boga, niezdolny do kochania, niezdolny do tego, żeby słuchać i mówić przed Bogiem, słuchać Boga i go uwielbiać, dziękować Mu. Po tym można poznać, czy człowiek rzeczywiście doświadczy uwolnienia. Prawdziwie uwolniony człowiek, jak to egzorcyści chcą sprawdzić, czy człowiek jest wolny. To pytają się, czy możesz powiedzieć, Jezus jest moim panem. I tak mówią: Jezus jest moim panem. Jeden z egzorcystów, ksiądz Jan Pędziu, mówi, że wtedy jeszcze nawet nie dowierza. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście pan Jezus ma taką wielką moc, taką siłę, że tylko palcem bożym dotknie, już zły duch pada i ucieka. Musi poddać się pod taką siłę, więc może po części powiedzieć: tak, tak, jesteś większy. Ale nigdy nie powie Maryja jest moją matką. Jeżeli ktoś, o to był opętany, nie jeszcze nie może powiedzieć Maryja jest moją matką, no to jeszcze egzorcyzmy, egzorcyzmy trwają. Ksiądz Jan mówił, że bardzo trudne przypadki to przypadki związane z tym, że na przykład matka w, swoim, w łonie swoim, jeszcze jak dziecko, zanim zostało urodzone, zostało ofiarowane złemu duchowi. Jakby przeklętem, i takie dziecko będzie niosło ze sobą pewien krzyż. Będzie zbawione, będzie w niebie, ale będzie dręczone przez złego ducha. Będzie miało jakieś problemy z modlitwą, problemy z innymi y, pobożnymi rzeczami. Na przykład, będzie miała problem ta osoba z przebywaniem przed Najświętszym Sakramentem, będzie jakoś doświadczać cierpienia. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj opętania. O którym dzisiaj słyszymy, że jest człowiek, który po prostu podczas modlitwy z egzorcyzmami nie manifestuje się zły duch, po prostu upada. Niektórzy może powiedzą: O, ma spoczynek w duchu świętym. Nie jest to duch święty, to jest zły duch. Leży na wznak i nic, nie można nawiązać kontaktu ze złym duchem. To znaczy, po to, żeby mu nakazać, jakie jest Twoje imię, i wyjdź w imię Jezusa Chrystusa, wyjdź z niego. I kiedyś jeden z egzorcystów, Rufus Pereira, był tu w Warszawie, miał rekolekcję dla księży. Jeżeli dobrze sobie teraz przypominam, wspominał taki kongres egzorcystów, który był właśnie w Indiach. Był taki trudny przypadek. Dziewczyny, która została obętana przez ducha niemego. Kiedy modlono się nad nią, ona upadała w dziwnym takim jakimś. W takim wygięciu rąk i jakby tak wchodziła w jakiś dziwny trans, i nie można było zidentyfikować, jaki to duch, ponieważ milcza, ona była nie ma. Przychodzili różni egzorcyści, kropili wodą święconą, znaki, krzyżem błogosławili świętego Benedykta, solą egzorcyzmowaną, olejem świętym różne metody, różne sposoby i natrudzili się, namęczyli się. Oczywiście. Każdy człowiek to tylko jest narzędziem pana Jezusa. Pan Jezus wystarczyłoby, żeby dotknął palcem i już, już byłoby po, po sprawie. Natomiast oni wiele, wiele czasu spędzili i każdy z nich był bezradny. I po kongresie, może miesiąc, miesiąc, może dwa, w każdym razie za jakiś czas. Do tego Rufusa Pereiry przyjechała matka właśnie ze swoją córką, właśnie z tą dziewczyną opętaną, i ten Rufus, zanim rozpoczął modlitwę, zaczął pytać, od kiedy to się stało, od kiedy to się dzieje i co mogło sprawić, że ta dziewczyna właśnie otworzyła się na demony. I bardzo dziwną rzecz opowiedziała: otóż kiedy matka samotnie wychowywała te dzieci. Ta córka była najstarsza z jej wszystkich dzieci. Ona, ta matka, wyjeżdżała do pracy za granicę, więc całym domem zajmowała się jej córka. Córka była bardzo zmęczona, bo musiała gotować, prać, sprzątać. Nie miała czasu dla siebie, opiekowała się swoim młodszym rodzeństwem. A kiedy matka przyjeżdżała, to była no Niezadowolona, że to źle zrobione, tamto nie zrobione, nawet jej nie podziękowała. I kiedyś pewnego razu, kiedy weszła do, nie wiem, do restauracji czy do jakiegoś baru, tak sobie popatrzyła na figurę pewnej bogini, która była przedstawiona w tańcu jakimś takim hinduistycznym, i zaczęła tęsknić, że chciałaby być taka jak ona. Jakby zaprosiła do swojego serca właśnie taką boginię. Utożsamiła się z nią, jakby się z nią zjednoczyła. I kiedy ojciec Rufus zrozumiał, że to jest właśnie ten demon, który ma konkretne imię, to kiedy zaczął się modlić i wypowiedział to imię, nakazał, to wreszcie ten egzorcyzm był skuteczny. Została ta dziewczyna uwolniona. Dzisiaj, kiedy widzimy Pana Jezusa pełnego mocy, można by powiedzieć wojownika, bardzo silnego, który pokonuje wielkiego mocarza. Zaprasza nas Pan Jezus do tego, żeby Go naśladować, żeby razem z Nim być, razem z Nim zbierać. Co to znaczy zbierać? Co to znaczy nie rozpraszać? To znaczy zbierać taką Bożą moc do tego, żeby odrzucać złe, złe duchy. I dzisiaj w tym dniu kobiet, kiedy patrzymy na wiele kobiet, które są dotknięte czasem właśnie brakiem dobrych słów, brakiem słów miłości, często kobiety mogą doświadczać, że są w jakimś przestrzeni samotności, że jest pełno ludzi, ale tak naprawdę trudno znaleźć człowieka. Wiele kobiet neurotycznie szuka swojego przyszłego męża. W dzień jak dzisiaj Pan Jezus chce przychodzić. Szczególnie dzisiaj przychodzić do kobiet, żeby nie tyle kobiety potokiem słów mogły mówić, ale żeby mówiły to, co rzeczywiście jest konieczne. Zły duch jest zawsze duchem skrajności. Skrajności w tym sensie, że człowiek albo nic nie mówi, albo za dużo mówi. A tu potrzeba pewnej harmonii. Może trochę więcej słuchać, ale też i mówić. Kobiety potrzebują akceptacji, potrzebują, żeby je wysłuchać. Czasem mężczyźni są jakby niemi wobec tych kobiet. A czasem też potrzeba, żeby kobieta powiedziała coś dobrego o swoim mężu, doceniła go. Pochwaliła i ucieszyła się z, tym, z tego, że ma taki dar od Boga, jakim jest mąż. Podziękowała mu. Dzisiaj niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, niech to błogosławieństwo będzie takim dotknięciem, palcem Bożym do naszych serc, często serc zranionych, zranionych złymi słowami albo brakiem słów, jakimś długim nieodzywaniem się do siebie. Nieraz mówi się o takim ghostingu, czyli takich ludziach, którzy nagle, niestąd, ni z ową, zerwali wszelkie kontakty, nie chcą się odzywać. To też jest jakieś działanie ducha niemego. Też, kiedy widzimy podziały, niemożność podawania sobie rąk na zgodę, na znak pokoju, gdzie to nasze królestwo, czyli Polska w jakiś sposób też jest podzielona, czy taki dom wewnętrznie skłócony może się ostać. Módlmy się też za Polskę, niech to błogosławieństwo, przedstawieństwo świętego Jana Pawła II, który tutaj przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiłszki modlił się w ciszy, w zasadzie nic nie powiedział, nie miał żadnej przemowy, ale modlitwą w ciszy, tym gestem najpierw klęczenia przed najświętszym sakramentem, a potem przy grobie księdza Jerzego, więcej powiedział niż może przez tysiąc słów. Niech. To błogosławieństwo z tego miejsca następuje na każdego z Was, moi kochani. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.